Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest program Potrójne Espresso, czyli rozmowa polityczna, a moim gościem jest pani Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł zasiada w dwóch komisjach, Komisja Finansów, a także Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zatem zacznijmy od tych kwestii finansowych, ponieważ cały czas trwa ta powyborcza układanka polityczna. Nie mamy jeszcze umowy koalicyjnej, nie mamy jeszcze nowego rządu, ale już słyszymy opinię, że z tymi wydatkami może być ciężko, ponieważ mamy dziury budżetowe. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość wydało zbyt dużo pieniędzy podatników. Jak się pani do tego odniesie? Oczywiście jest to nieprawda. Wszystkie dochody i wydatki są w budżecie i w funduszach, które są akceptowane przez Komisję Finansów, a później przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Budżet przygotowany już przez rząd na 2024 rok był w sierpniu i opozycja, mówiąc o tym, że nie wie, co jest w budżecie, oczywiście chcę mówić nieprawdę. Chcę mówić nieprawdę dlatego, żeby nie wykonać tego, co obiecywała w swoich programach przedwyborczych. Stara się taką narrację znowu stworzyć o takiej wielkiej dziurze, przedstawiając różnych ekspertów, nie podając nawet nazwisk tych ekspertów, mówiąc, że co będzie w przyszłości. Wiemy, że budżet mamy po stronie dochodów w kwocie prawie 684 miliardy złotych, po stronie wydatków jest 848 miliardów złotych. Deficyt jest równy około 191 miliardom złotych. Są zabezpieczone w budżecie państwa wydatki i na szkolnictwo, na naukę i na podwyżki nauczycieli. Nie tak jak oczywiście chciała Platforma 20%. Ale 30%, nawet 30% taka była obietnica. Nawet, tak, 30% nawet Platforma chciała. Są w tym budżecie zabezpieczone właśnie podwyżki dla nauczycieli. Są zabezpieczone wydatki na emeryturę, 13 emeryturę, na 14 emeryturę. Jest na 800 plus również zabezpieczenie w budżecie. Są zabezpieczenia wydatków na ochronę zdrowia. Jest zabezpieczona przede wszystkim bezpieczeństwo nasze, obrona. To, że tak wysoki budżet, to przede wszystkim wzrost wydatków na obronę. Myśmy jeszcze nie pracowali nad nowym budżetem. Nowy budżet został przyjęty przez rząd, także jak rozpocznie się nowa kadencja, to pierwsze prace po ukonstytuowaniu się komisji, budżet zostanie skierowany do Komisji Finansów i tam będziemy pracować. Oczywiście również w poszczególnych komisjach dotyczących budżetu, czyli w poszczególnych działach, czyli to, co dotyczy Komisji Edukacji, to w Komisji Edukacji. Oczywiście podział komisji może być teraz różny, bo oczywiście przy nowym rozpoczęciu nowej kadencji również mogą się zmienić i mogą być powołane inne komisje, ale myślę, że te podstawowe, czyli Komisja Finansów, Edukacji, Obrony, Rolnictwa, na pewno będą te komisje i tam będzie procedowany w pierwszej kolejności budżet dotyczący właśnie poszczególnych działów, a na Komisji Finansów będą przedstawione sprawozdania z posiedzeń tych komisji i będzie przygotowany budżet dla parlamentu do uchwalenia budżetu przez Sejm. Oczywiście opozycja ma różne pomysły, chce likwidować IPN, chce likwidować CBA, więc myślę, że tam szuka pieniędzy na swoje pomysły, ale chciałam Państwu przypomnieć, że to myśmy obniżyli podatki do 12% w ubiegłym roku, to myśmy podnieśli kwotę najniższą, to myśmy dali zerowy podatek dla
osób młodych do 26 roku, to myśmy również zlikwidowali podatki i dla tych osób, które chcą zostać w pracy. Więc myślę, że budżet jest bardzo dobry. Na koniec lipca był deficyt tego roku w granicach 13 miliardów złotych. Teraz jest prawdopodobnie po trzecim kwartale, ale tak nie jestem pewna, jakieś 36 miliardów. Czyli państwo jest w dobrej kondycji. Finanse publiczne są w dobrej kondycji i myślę, na wszystkie działania, które są zaplanowane w budżecie, środków wystarczy. Chciałam jeszcze przypomnieć, że kiedy Platforma kończyła razem z PSL-em swoją kadencję, to budżet po stronie dochodów był w granicach 300 miliardów złotych, nawet niecałe 300 miliardów złotych. Pani poseł, to jeszcze... Tak, jeszcze pytanie o resort rolnictwa. Jeśli opozycja przejmie władzę, to tutaj już pojawiają się pierwsze propozycje. Komu przypadnie ten resort? No, z jednej strony PSL mówi, że tutaj absolutnie im się to należy, no ale z drugiej strony mamy głosy ze strony Koalicji Obywatelskiej, która twierdzi, że to im powinien przypaść w udziale ten resort. Mamy też wypowiedzi Michała Kołodziejczaka, który mówi, że widziałby siebie na stanowisku ministra czy też wiceministra rolnictwa. Komu przypadnie ten resort w udziale? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że są tam przepychanki ciągle, kto ma wziąć jakby lepsze resorty, gdzie można jakby więcej ugrać, które są łatwiejsze, które są trudniejsze, jak zdrowie i rolnictwo, to odpycha się innym, mniej znaczącym, czy mającym mniejszą liczbę głosów partiom. Myśmy przeprowadzili, można powiedzieć, rolnictwo bardzo suchą drogą, choć były pewne konflikty, niedociągnięcia, do czego się przyznajemy, ale myślę, że uspokoiliśmy na ten moment sytuację w rolnictwie. Zostały wypłacone szczególnie prawie wszystkie środki dotyczące pomocy związanej z napływem zboża ukraińskiego do naszego kraju. Więc myślę, że to jest jedno z ważniejszych zadań, jakie udało się Polsce przeprowadzić i utrzymać, że tak powiem, nie upadły gospodarstwa, które, szczególnie te, które zajmowały się produkcją roślinną. I to dla nas było bardzo istotne, choć ceny w tej chwili dalej są niezadowalające. Jak wszyscy wiemy, to cena nie zależy od nas, ale zależy od cen giełdowych, jak cena innych produktów, jak ropa, czy inne produkty, na które nie mamy wpływu, kształtowane są na cenach, są na rynkach światowych. Pani poseł, powiedziała pani, że udało się uspokoić tę sytuację w rolnictwie, ale właśnie przy potencjalnej zmianie władzy, jaka będzie przyszłość relacji polsko-ukraińskich i kwestii granicy, kwestii ukraińskiego zboża, tego, czy ono może zostać w Polsce, czy też może być tylko tranzytowane. No wiemy, jaka jest opinia Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej w tym temacie. Jeśli chodzi o Unię Europejską, mamy tutaj wspólną politykę handlową i ta decyzja była jednostronna. Więc czy spodziewa się pani tutaj zmiany? No 15 października zamknęliśmy granice, ale utrzymaliśmy tranzyt. Bo to jest najważniejsze. Myśmy nigdy nie mówili, że Polska chce zamknąć granice. Chcieliśmy, dlatego, że jesteśmy bardzo dużym producentem zbóż i zalew, czyli zostawienie zboża czy kukurydzy zaraz po stronie granicy ukraińskiej spowodowało to, że naruszyło bardzo mocno rynki wewnętrzne, zachwiało. Bardzo mocno spadła opłacalność produkcji. Rolnicy mieli w ogóle problem ze zbytem zbóż. Udało nam się powoli wywieźć to zboże do portów. Czekamy
właściwie zamknęliśmy granicę 15 września i jakby jakaś cisza nastała po stronie Komisji Europejskiej. Ja nie słyszałam ostatnio, żeby cokolwiek działo się w tej sprawie. Jak wiemy, jaki rodzaj produkcji jest na Ukrainie, o wiele taniej produkowane jest tam zboże z tego względu, że i ziemia, i klimat jest dużo lepszy, więc mniejsze nakłady są potrzebne do wyprodukowania jednego kwintala pszenicy czy na przykład kukurydzy. I dlatego ta pszenica u nas przywieziona zaraz za granicę u nas tutaj na Podkarpaciu czy w województwie lubelskim spowodowała bardzo mocne naruszenie interesów naszych rolników, ale też ich zachwiało rynkiem światowym, bo to nie chodziło o to, żeby wywieźć tylko z Ukrainy to zboże, ale przede wszystkim wywieźć do tego miejsca, gdzie było do tej pory przewożone. Mhm. Wiemy, że Rosja jednostronnie zamknęła porty na Morzu Czarnym. Umożliwiono trochę tranzyt przez Litwę w kierunku Kłajpedy czy do portów w Rumunii. I tak Ukraina może w tej chwili eksportować swoje zboże i oczywiście tranzytem wywozić je i przez Polskę, i przez inne państwa graniczące z Ukrainą, wywozić je w świat. Bo tak do tej pory to działo się. Pani poseł, inna kwestia, ponieważ tutaj nasz czas antenowy jest ograniczony. Kwestia wprowadzenia rotacyjności funkcji marszałka Sejmu. To jest nowy pomysł opozycji. Jak pani go ocenia? No, według mnie po prostu troszeczkę wydaje mi się, że partie polityczne opozycyjne, zwane demokratyczne, ośmieszają się, mówiąc o rotacyjnym marszałku. Wiemy, że jest to bardzo ważna funkcja w Polsce. Marszałek Sejmu jest to druga osoba w Polsce. Najważniejsza osoba i ma bardzo ważne zadania, ponieważ bardzo od pracy Sejmu zależą bardzo mocno od współpracy z rządem. No, nie wiem, czy tak właśnie opozycja, Platforma, przede wszystkim Koalicja Obywatelska i gdyby był premierem Donald Tusk, zobaczymy, to się okaże, czy Sejm podejmie taką decyzję. Współpraca z Sejmem jest bardzo istotna, harmonijna współpraca. Powoduje to, że pewne ustawy mogą być procedowane bardzo szybko, można reagować na to, co dzieje się w Polsce. Tak było w czasie COVID-u, tak było w czasie pandemii. Ta współpraca naprawdę pokazała, że między marszałkiem a rządem ustawy, które przychodziły do Sejmu, były natychmiast procedowane po to, żeby pomóc wszystkim i pracodawcom, i rolnikom, i służbie zdrowia. Co by było, gdyby nie było tej współpracy i gdyby każdy się zastanawiał, kto ma w tym momencie podejmować decyzję. Myślę, że tłumaczenie, jak tłumaczy się opozycja, że tak się dzieje w Unii Europejskiej, ale to jest całkiem inna specyfika Parlamentu Europejskiego. Nie ma takich zadań i nie ma takich kompetencji przede wszystkim jak Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Także przewodniczący parlamentu nie ma takich kompetencji jak marszałek Sejmu, więc uważam, że troszeczkę się ośmieszają i tłumacząc, no, w taka sytuacja, więc jak widać bardzo trudno im się dogadać w różnych kwestiach, a nie tylko. Pani poseł, zatem jeszcze jedno krótkie pytanie a propos dogadywania się. Kiedy pani zdaniem poznamy umowę koalicyjną? Czy poznamy ją rzeczywiście 13 listopada na pierwszym posiedzeniu? My się dowiemy tylko o tym, o czym tu zadecyduje, o czym powinniśmy się dowiedzieć. O tych szczegółach na pewno się nigdy nie dowiemy. Myślę, że będą utajnione, będą na pewno protokoły rozbieżności,
bardzo duże, bardzo wielostronicowe. Dowiemy się o pewnych ustaleniach typu, że rotacyjny marszałek, że w każdym ministerstwie będzie któryś z wiceministrów również z każdej partii. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest im się, że to też i rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzący, bardzo trudno jest nawet przy jednolitej partii przygotowywać ustawy, przygotowywać, pracować nad dokumentami, pracować w ministerstwie, kiedy ma się jednakowe widzenie celów. Trudniej jest, wydaje mi się, że właściwie to bardzo trudne będzie do tego, jeżeli będą tak różni ministrowie w jednym resorcie, będzie się to mocno ścierać, bo to nie będą słabe osobowości tymi ministrami, będą to osoby, które będą chciały realizować swoje cele partyjne i utrzymanie według mnie w ryzach tego wszystkiego no, będzie, wydaje mi się, bardzo, bardzo, bardzo trudne. No zobaczymy co pokaże. Ja liczę na to, że pan premier Mateusz Morawiecki przekona posłów do tego, że będzie dobrym premierem na nadchodzące czasy. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pani Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Już za chwilę kolejny gość, pan Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Do zobaczenia.